69 lat temu pułkownik Łukasz Ciepliński, podpułkownik Adam Lazarowicz i pięciu innych ich towarzyszy broni z ostatniego zarządu głównego Wolność i Niezawisłość między godziną 20 a 20.45 zostało zamordowanych przez komunistycznych oprawców strzałem w tył głowy. Pamięć o nich niech wyznacza drogę naszej dzisiejszej wolności. Czcimy ich pamięć, wiemy i wierzymy, że są dzisiaj wraz ze swoimi kolegami, żołnierzami, dziewczętami i chłopcami wśród nas. Być może nie rozpoznają stopni wojskowych, bo te stopnie, które dzisiaj są przy ich nazwiskach, nadała im wolna Rzeczypospolita. Ta Rzeczpospolita, o którą walczyli, ich wolna Rzeczpospolita. I tak jak oni wyznaczali nam drogę ku wolności, tak my dzisiaj jesteśmy zobowiązani o tę wolność dbać, ją rozwijać, na jej fundamencie budować dobrobyt Polaków, lepszą, silniejszą, szczęśliwszą Polskę. Wielki Herbert pisał w Potędze Smaku o włóknach duszy i chrząstkach sumienia. W naszych żołnierzach wyklętych były te niezbędne włókna polskiej duszy, chrząstki polskiego sumienia, które nakazywały im trwanie. Nakazywały im trwanie i walkę. I dlatego dziękuję tym bardziej wszystkim, którzy także dzisiaj w tym świętym miejscu dla Polaków przyczyniają się do jego uczczenia, do trwania tej pamięci i jej rozwijania. Dziękuję panu ministrowi sprawiedliwości, panu dyrektorowi tego muzeum i wszystkim, którzy o tę pamięć dbają. Roman Dmowski, mówiąc o walce o niepodległość, o wolność, mówił, że w tej walce nie ma miejsca na kompromisy. Albo zwyciężamy, albo giniemy. Jednak nasi żołnierze wyklęci i ich towarzysze broni z czasów II wojny światowej i wcześniejszych powstań ginęli i zwyciężali, bo właśnie ten posiew wolności, który oni poczynili, był niezbędny do odzyskania niepodległości przez Polskę lata później. Można pytać, czy było warto? Czy warto oddać życie za ojczyznę? Dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna. Było warto i warto, aby byli Polacy, aby wszyscy Polacy byli gotowi oddać życie, poświęcić się całkowicie za swoją ojczyznę. Bo żołnierze wolności to właśnie także ojcowie polskiej solidarności, która wybuchła 17 lat po zamordowaniu ostatniego z żołnierzy Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, w 1963 roku. A więc żołnierze wyklęci są ojcami Solidarności i poprzez to są ojcami naszej polskiej niepodległości. I dzisiaj, kiedy czcimy ich pamięć, to wspominamy tych, którzy w mrocznych, zimnych lasach ginęli. Ale także czułością i wdzięcznością ogarniamy tych, którzy są wciąż wśród nas. Moje myśli biegną dzisiaj do Polanicy Zdrój. Tam w ostatnich kilku dniach moi przyjaciele zorganizowali spotkanie dla żołnierzy wyklętych, nielicznych wśród tych, którzy są jeszcze dzisiaj z nami. Tam była
Lidia Lwow-Eberle, sanitariuszka, żołnierz Armii Krajowej, towarzyszka życia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Tam była w ostatnich kilku dniach pani Teresa Partyka-Gaj, moja bardzo bliska dla mnie osoba, narzeczona Hieronima Dekutowskiego Zapory. Była też pani Wanda Kiełka, skazana przez komunistycznych oprawców na 20 lat łagrów i katorgi. I pan Eugeniusz Siemaszko, który walczył z Niemcami, walczył z Sowietami o wolną Polskę. Wśród nich była także, towarzysząc im w tych spotkaniach, w tych wieczorach, śpiewach, w ich dzisiejszej radości, moja mama. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy zorganizowali również i organizują wszędzie w Polsce takie spotkania. Drodzy kombatanci, nasi świadkowie, nasi wspaniali bohaterowie, dziękujemy wam za tamto świadectwo, za słowami tych, którzy wtedy ginęli, ale którzy wiedzieli, że robią to dla dzisiejszej Polski. Obiecujemy wam walkę o jej lepszy byt, o jej siłę, o to, żeby jej siła była gwarantem wolności i niepodległości w kolejnych latach, kolejnych stuleciach. Dzięki wam, dzięki waszej niezłomności mamy dzisiaj to szczęście dbać o naszą ojczyznę i zobowiązujemy się dbać o nią w nadchodzących latach, dekadach. Wszystkim niezłomnym żołnierzom wdzięczni jesteśmy pamięć. Cześć ich pamięci. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję bardzo.